5, 10, 15 to nazwa emitowanego niegdyś programu dla dzieci i młodzieży. W nazwie znajdują się trzy liczby, które są podzielne przez 5. A może Ty znasz nazwy programów telewizyjnych, które w nazwie mają liczbę podzielną przez 5? Za chwilę nauczę Cię błyskawicznie rozpoznawać takie liczby. Widzisz tabelę, w której znajdują się liczby od 1 do 100. W tej tabeli będziemy zaznaczali liczby, które dzielą się przez 5. Pomogą nam w tym wafle. Widzisz jedno opakowanie, które składa się z 5 wafli. W takim opakowaniu jest więc 1 razy 5, czyli 5 wafli. 5 to pierwsza liczba, która dzieli się przez 5. A gdy kupimy dwa opakowania, to ile będziemy mieli wafli? 2 razy 5, czyli 10. 10 to kolejna liczba, która dzieli się przez 5. Gdy kupimy 3 opakowania, to będziemy mieli 3 razy 5, czyli 15 wafli. Kolejną liczbą, która dzieli się przez 5 jest 15. Zauważ, że kolejne liczby, które dzielą się przez 5, otrzymują mnożąc liczbę 5 przez kolejne liczby naturalne, które są większe niż 0. Skończyliśmy na liczbie 3. Aby znaleźć kolejną liczbę podzielną przez 5, wystarczy liczbę 5 pomnożyć przez 4. 4 razy 5 to 20. Liczba 20 znajduje się w tabeli w tym miejscu. Gdy pomnożymy liczbę 5 przez 5, to otrzymamy kolejną liczbę podzielną przez 5. Jest nią 25. No to mam teraz dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, gdzie w tej tabeli znajduje się kolejna liczba podzielna przez 5. Aby otrzymać kolejną liczbę podzielną przez 5, należy pomnożyć ją przez 6. 6 razy 5 to 30. Ta liczba znajduje się w tabeli w tym miejscu. Spójrz na liczby, które znajdują się w tej kolumnie. Wszystkie dzielą się przez 5. A co mają wspólnego te trzy liczby? Ostatnią cyfrą każdej z nich jest 5. Spójrz teraz na liczby w tej kolumnie. 10, 20 i 30 również dzielą się przez 5. A co mają ze sobą wspólnego te trzy liczby? Każda z nich na końcu ma 0. Idąc tym tropem, powiedzielibyśmy, że kolejne liczby, które dzielą się przez 5, to 35 i 40. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli pomnożymy liczbę 5 przez 7, to otrzymamy 35. To kolejna liczba, która dzieli się przez 5. Jeśli pomnożymy liczbę 5 przez 8, to otrzymamy 40. Zgadza się, 40 dzieli się przez 5. No to mam teraz dla ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, które z pozostałych liczb w tej tabeli dzielą się przez 5. Jeszcze raz przypomnę, że liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. W tej kolumnie znajdują się liczby, których ostatnią cyfrą jest 0. W tej kolumnie znajdują się liczby, których ostatnią cyfrą jest 5. To właśnie w tych kolumnach znajdują się liczby podzielne przez 5. Są to liczby 45 i 50, 55 i 60, 65 i 70, 75 i 80, 85 i 90. I ostatnie dwie liczby to 95 i 100. Liczby znajdujące się w tych dwóch kolumnach dzielą się przez 5. Zapamiętaj, liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Które z poniższych kwot da się wypłacić wyłącznie w monetach o nominale 5 zł? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Kwoty, które da się wypłacić wyłącznie w monetach o nominale 5 zł, to te, które da się podzielić przez 5. Przez 5 dzielą się te liczby, których ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Sprawdźmy pierwszą kwotę. Tutaj na końcu mamy 0. Ta kwota dzieli się przez 5. Sprawdźmy kolejną kwotę. Ostatnią cyfrą jest 5. Ta kwota również dzieli się przez 5. A kolejna? Ostatnią cyfrą kolejnej liczby jest 3. Ta kwota nie dzieli się przez 5. Sprawdzamy dalej. Ostatnią cyfrą w kolejnej liczbie jest 0. Oznacza to, że ta kwota dzieli się przez 5. Sprawdzamy dalej. Ostatnią cyfrą w kolejnej liczbie jest 5. Ta kwota dzieli się więc przez 5. A ostatnia kwota? Ostatnią cyfrą jest trójka. Tej kwoty nie da się wypłacić wyłącznie w monetach o nominale 5 zł. Zapamiętaj, liczbę podzielną przez 5 poznasz po tym, że w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5. Dzięki tej playliście dowiesz się, jak szybko rozpoznawać liczby, które dzielą się na przykład przez 2, 3 albo 5. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacjaTV.